Witam wszystkich, już niedługo zaczynamy, zapraszamy tu pod scenę. Hip-hopowy to jest. Tak, ona tak elastyczna jest. Gości. Sekretarza miasta Olsztyn, pana Stanisława Gorczycę. Oraz serdecznie witamy również władzę naszej uczelni, dyrektor generalną OSW, panią Helenę Rusiewską. Brawa, brawa. Zastępcę dyrektora generalnego OSW, panią Agnieszkę Sabicką. Witamy również prorektora OSW, profesora Waldemara Ziebrowskiego. Dyrektora Centrum Zdrowia i Sportu pana Adama Sawickiego. Witamy państwa dziekanów, pracowników dziekanatów, cały Senat Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, wszystkich wykładowców oraz pracowników uczelni, jak również wszystkich, którzy pomogli nam w zorganizowaniu próby bicia rekordu Polski z OSW. Witamy gorąco również przybyło do nas młodzież, być może naszych przyszłych studentów. Jednak szczególnie chcielibyśmy powitać was, koledzy i koleżanki, studentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej imienia Józefa Rusieckiego, dla których została zorganizowana ta impreza. W imieniu organizatorów pragniemy podziękować sponsorom, którzy pomogli nam w przygotowaniach do tego jakże ważnego dla społeczności akademickiej przedsięwzięcia. Prezydent miasta Olsztyna, pan Piotr Grzymowicz. Patronami medialnymi są Gazeta Olsztyńska, Radio SK, Nasz Olsztyniak, portal wm.pl oraz Olsztyn24. Myślę, że możemy już oficjalnie zaczynać naszą imprezę. Zapraszam na scenę sekretarza miasta Olsztyn, pana Stanisława Gorczycę, dyrektor generalną Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, panią Helenę Rusiecką oraz prorektora OSW, profesora Waldemara Ziebrowskiego. Proszę o zabranie głosu pana sekretarza miasta Olsztyn, pana Stanisława Gorczycę. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie Państwa witam w imieniu pana prezydenta Olsztyna, pana Piotra Grzymowicza, który z wielkim zaszczytem przyjął patronat nad tym świętem uczelni. Pan prezydent chciał Państwu, wszystkim studentom, władzom uczelni życzyć wspaniałych dni, dobrej imprezy, dużo wrażeń, dużo uciechy z różnych imprez, które tutaj są zaplanowane na dzisiejszy, jutrzejszy dzień. Pewnie pogody nie trzeba dobrej życzyć, bo będzie z tego, co wiem. No i proszę Państwa, jest na pewno duże wydarzenie, ponieważ uczelnia chce pobić rekord Polski w malowaniu obrazu i życzę, żeby ten rekord był osiągnięty. Zresztą jestem przekonany, że będzie. Myślę, że nie dość, że ten obraz będzie obrazem bardzo oryginalnym, to również będzie on charakteryzował się wysokimi walorami artystycznymi, czego bardzo Państwu życzę. Jeszcze raz w imieniu pana prezydenta Olsztyna, patrona dzisiejszej imprezy, życzę Państwu udanych chwil i dobrej imprezy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy teraz o zabranie głosu panią generalną dyrektor Helenę Rusiecką. Jestem niezmiernie zadowolona, że dopisała nam pogoda słoneczna, że tak liczne grono przybyło na dzisiejszą uroczystość. Mamy troszeczkę inaczej niż juwenalię, ale myślę, że to będzie bardzo udane wydarzenie. Życzę wspaniałego malarstwa, dużo radości, szczęścia i wszystkiego najlepszego. Teraz zapraszamy o przemówienie prorektora Waldemara Ziebrowskiego. Proszę Państwa, również ja w imieniu kierownictwa Olsztyńskiej Szkoły Wyższej witam bardzo serdecznie wszystkich zebranych. Chyba można powiedzieć, że będziemy świadkami wydarzenia niezwykłego w dziejach naszej uczelni, mianowicie ustanawiania rekordu namalowania jednego obrazu przez jak najbardziej